Pojemniki na zużyty olej jadalny są zlokalizowane przy przedszkolach, niektórych oczywiście, i pilotażowo na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość i Spółdzielni Mieszkaniowej ZWM. Pojemniki są charakterystyczne na zużyty olej w kolorze zielonym, takie duże, troszkę przypominają beczkę z klapą, ale oprócz tego jest duży napis, że to jest miejsce gromadzenia zużytego oleju, więc na pewno jak mieszkaniec dobrze się rozejrzy, to znajdzie w swojej okolicy. Jeżeli nie, to na naszej stronie internetowej są wskazane dokładne lokalizacje. Należy tam szukać tych pojemników. Do tych pojemników olej należy wrzucać zakręcony w butelkach plastikowych. Później trafia do instalacji, gdzie jest poddany odzyskowi. To jest bardzo ważne, żeby olej jadalny nie trafiał do kanalizacji, bo tak najczęściej trafia niestety, tylko był dalej przekazany jako surowiec. Dlaczego? Co się potem z takim olejem dzieje? Olej w rurach kanalizacyjnych jest niebezpieczny, ponieważ się odkłada i zatyka rury tak naprawdę. I też zaburza proces oczyszczania ścieków. Co się właśnie może stać z takim przetworzonym właśnie zużytym olejem kuchennym? W jaki sposób jest on wykorzystywany? Taki olej jest przerabiany na paliwo, więc jest obieg jak zamknięty. Warto ten olej segregować, wrzucać do tych pojemników. Jest teraz też akcja, że zużyty olej, który trafi do pojemników, można otrzymać w zamian za ten olej sadzonkę drzewa. Proszę się kierować do zarządców, czy biorą udział w tej akcji. Natomiast jeżeli chodzi o placówki oświatowe, to dla nich są przewidziane nagrody, dla tych, które najwięcej zbiorą do tych pojemników zużytego oleju jadalnego. No i będzie także przedstawienie z okazji Dnia Ziemi dla najlepszych. Przepracowane oleje silnikowe należy zawieźć do PSZOK-u.